30 września w Szklarskiej Porębie odbyło się drugie forum turystyczne pod nazwą Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc. Była to platforma do spotkania przedstawicieli branży turystycznej, instytucji wspierających jej rozwój, samorządowców, biur informacji turystycznych, agencji eventowych, przewodników, gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej. O turystyce trzeba rozmawiać, szczególnie na Dolnym Śląsku, jako wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie miejscu. Rozmawiamy o tym, co jest, ale tak naprawdę myślimy o przyszłości, bo pandemia wywróciła turystykę troszeczkę do góry nogami. Obserwujemy takie trendy, że coraz mniej w okresie pandemii szczególnie turystów, Polaków korzysta z atrakcji turystycznych za granicą. Dlatego też oni oczekują na tą ofertę, którą stworzą biura turystyczne i poszczególne regiony. I tą szansę musimy wykorzystać. Musimy też wykorzystać dlatego, że jesteśmy regionem transgranicznym. Rozmawiamy tutaj z naszymi przyjaciółmi z Czech i Niemiec na temat rozwoju turystyki. I tu też wzajemna promocja jest niezwykle ważna. Chociażby dlatego, że jeżeli już zdecydujemy się za granicą, czy znaczna część, jeżeli zdecyduje się za granicą, to też chciałaby stosunkowo niedaleko od swojego miejsca zamieszkania. Stąd też mogą być bardzo ciekawe oferty przedstawione dla Polaków u naszych przyjaciół w Saksonii, czy aż w 5 krajach czeskich, z którymi mamy podpisane porozumienie. My mamy to szczęście, że żyjemy chyba w najpiękniejszym regionie całej Europy. To jest trójstyk granic. Dolny Śląsk, Saksonia, kraj liberecki, chladecki. Nie ma nigdzie w Europie tak wielu zabytków przyrody, kultury, sztuki, tak rozbudowanej bazy turystycznej, tak wielu atrakcji. A dzisiaj chcemy rozmawiać o temacie, jak ta sytuacja związana z koronawirusem wpłynęła na branżę turystyczną, jakie są szanse, jakie są też oczywiście zagrożenia i co musimy zrobić, żeby zabezpieczyć się na przyszłość przed podobnymi sytuacjami. Mamy blisko 200 uczestników z 3 krajów. Ich denke mir schon das Beispiel, dass wir heute hier sein können. Jak już widać z dzisiejszego spotkania, mimo pandemii jesteśmy tutaj razem. Jest to dla nas bardzo ważne i mam nadzieję, że razem dalej będziemy. Tak powinno być. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w takim spotkaniu. Po raz pierwszy byliśmy na forum turystycznym tutaj w zeszłym roku. Wróciliśmy z bardzo dobrymi doświadczeniami. Uważam, że te tematy, które będą w ramach dzisiejszego forum prezentowane, są bardzo interesujące i też bardzo pasujące do obecnej sytuacji. Eine gute Fortsetzung gibt. Die Themen dazu sind wunderbar geeignet. Diese Entwicklung steht erst an einem, wenn auch schon sehr guten Anfang. Taka turystyka na pograniczu ma ogromne znaczenie, dlatego że teraz widzieliśmy też w czasie kryzysu koronawirusa, że szukamy możliwości spędzenia wypoczynku gdzieś blisko, gdzieś w obrębie 100 kilometrów na przykład. I to rzeczywiście jest ogromny potencjał dla obydwu regionów tutaj pogranicza. Zu bewegen und sehr viele interessante Dinge zu tun. Man kann Freizeitsport machen, man kann sich altes Kulturerbe anschauen. Oczywiście będziemy zapraszali, bo ci ludzie muszą odpocząć od tego zgiełku wielkomiejskiego. I Szklarska Poręba, ale przecież też tutaj mamy dzisiaj gości z Czech. No przecież bliskość Harachowa również daje im taki azyl, gdzie można się przemieścić, jeżeli tutaj byłoby nie zatłoczno, to i do Harachowa parę kilometrów niżej również dajemy. Będziemy zapraszali, będziemy reklamowali Szklarską Porębę, czy na te trudne czasy, czy jak one się skończą. Jak pani widzi przyszłość branży turystycznej?
Ja widzę przyszłość bardzo różowo. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że 90% branży to są mali i średni przedsiębiorcy. Firmy, które są już naprawdę nauczone tego, że bez walki się nic nie osiągnie. One nie mają wielkich kapitałów, nie mają zasobów marketingowych, nie mają nawet dobrych, doskonałych takich zasobów ludzkich, ale są przyzwyczajone do tego, że z tymi trudnościami jakoś sobie radzą. Natomiast przerażające jest to, że czekają nas kolejne i kolejne serie kryzysów. Jeśli nie epidemicznych, to być może naturalnych, klimatycznych, ale te wszystkie zjawiska będą na pewno wielkim obciążeniem dla przedsiębiorców. Bez wątpienia optymistyczne jest to, że ruch turystyczny jako taki jest bardzo ważny dla ludzi, cały czas się rozwija i nie wyrzekniemy się podróżowania i to daje nadzieję, że te przedsiębiorstwa po prostu będą potrzebne. Już w czerwcu, a szczególnie w lipcu, sierpniu i we wrześniu przyjechało do nas turystów więcej niż w ubiegłym roku. W związku z tym, tak jak powiedziałem, ta sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. To, o co my apelujemy, to jest głównie dekoncentracja ruchu turystycznego, tak aby nie wybierać tylko i wyłącznie tych miejsc najbardziej popularnych, natomiast rozpraszać się, wybierać miejsca, które w całych, nie tylko w Karkonoszach, ale i w otoczeniu Karkonoszy są bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne i w ten sposób poznajemy nowe obszary, bardzo ciekawe obszary, a jednocześnie nie powodujemy tej dużej koncentracji. No niestety nie wszyscy stosują się do naszego apelu. Widzimy, że w okresie lipca i sierpnia na Śnieżce mieliśmy frekwencję osiągającą nawet 10 tysięcy osób dziennie, co oznacza, że niestety Śnieżka dalej jest wielkim magnezem i niezależnie od zagrożeń tych epidemicznych, turyści w pierwszej kolejności wybierają tę górę. Myślę, że tutaj też duża praca taka zarówno przed nami, jak i przed centrami informacyjnymi, aby promować wszystkie obszary Sudetów Zachodnich równomiernie, a nie tylko te, które dotychczas są najbardziej znane. Drugie forum turystyczne zorganizowane wspaniale przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, tutaj właśnie w Szklarskiej Porębie, na pograniczu Karkonoszy i Gór Izerskich, jest inicjatywą ze wszechmiar potrzebną i słuszną. Chodzi o to, abyśmy sobie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie koronawirusa, powiedzieli, jak możemy sobie pomóc, jak możemy sobie radzić i co zrobić, żeby było lepiej. Zostałem zaproszony do udziału w tym bardzo ważnym spotkaniu, aby zaprezentować Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Instytucję Kultury Urzędu Województwa Dolnośląskiego. Jak my radzimy sobie w tym trudnym czasie? Jak radzicie sobie, Instytucję Kultury? Cóż, niewątpliwie kultura jest jedną z tych dziedzin życia społecznego, która została przez koronawirus najbardziej dotknięta. Padła kompletnie tak zwana turystyka kulturowa, a więc jeden z bardzo ważnych segmentów turystyki, która zakłada po prostu bezpośredni kontakt z kulturą i ze sztuką. Jako muzeum, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamknęliśmy swoje podwoje dla zwiedzających od połowy marca, natomiast otworzyliśmy je już 4 maja jako jedna z pierwszych instytucji muzealnych na Dolnym Śląsku. Zorganizowaliśmy też w połowie maja Noc Muzeów, ale w realu, nie online. I o ile maj był dla nas dość trudnym czasem, naprawdę niewiele osób odwiedziło naszą placówkę, to już w czerwcu pozytywnie drgnęło, w lipcu było jeszcze lepiej, a sierpień był naprawdę wspaniałym okresem. Bez wzajemnego wsparcia, bez możliwości dyskusji, nawet podzielenia się trudnościami, bo proszę pamiętać, tak jak w życiu codziennym, prawda, jest nam łatwiej, kiedy możemy powiedzieć o swoich trudnościach i zazwyczaj znajdzie się ktoś, kto nam coś poradzi, tak? Coś podpowie, albo przynajmniej poklepie i powie nie martw się. Więc to samo dotyczy przedsiębiorstw.
Więcej szczegółów na temat wsparcia branży turystycznej znajdą Państwo na stronie internetowej www.umwd.dolnesląsk.pl oraz na www.kar.pl.